It's gonna be 1 minute from now. Dosłownie za 2 minuty chyba się zaczyna. Ja podejrzewam, że tutaj jest tysiące ludzi. Naprawdę to jest wielkie show. I wiem też, że niektórzy z tych ludzi, którzy za blisko będą stali tego smoka, zostaną spaleni przez ogień. Nie no, żartuję, ale zostaną zmoczeni przez wodę. Zobaczcie. Tutaj widać, ile ludzi przyszło na to widowisko. This is so amazing, guys. Anyway, you don't have microphone, Dembele. Tam musi być fajny efekt, jak się stoi blisko. Tylko tak jak mówię, za blisko jak człowiek będzie stał, to zostanie schlapany. His pants is also so wet. Wodą. Gdzie ta woda? Wszyscy czekają na wodę, a tu nie ma wody. It's been few minutes we're waiting for the water show, but it's not yet going. Let's see about a minute. But the fire show was cool. It was like a big fire from Earth. You know? From the dragon, how would you mean? From yeah, something like from Earth. This like a big fire. You know, if it falls down to you, you're gonna be die. How you call that? We call that bulalakaw. Dobra, czekamy na wodę. Ognie już poszły, teraz została tylko woda. Oczyszczająca, ochładzająca, chociaż i tak jest chłodno. Gdzie ta woda? Co jest grane? W całym Danang zabrakło wody dla smoka? Miejmy nadzieję, że nie, no bo to kurde, tysiące ludzi czeka na tą wodę. Dawać wodę. Where is the water? Where? There is no water. Yeah. There is no water. Pierwszy raz w historii mostu smoka nie ma wody. Gasoline, actually. Where's the microphone? Okay, that's all. I think there's more. Show is over. Thank you for watching. We're gonna come back here. Definitely. But we're gonna be on another side also. A lot of people are wet. But it's kind of also, you know? Yeah, it's kind of funny. Look at this guy with the red shirt, like he's so wet. Koniec przedstawienia, towarzystwo się rozchodzi, rozjeżdża. Dziesiątki zmokniętych ludzi. This guy is so wet. As you can see, his pants is also so wet. Probably this girl is complaining if we go here. We're not gonna be wet. Nikt nie został spalony przez smoka. Idziemy nad rzekę na romantyczny spacer. Przejdziemy się kawałeczek, żeby zobaczyć, co się dzieje. Jest to kolejna fajna miejscówka na romantyczny spacer z żoną, dziewczyną. Chłopakiem. Me iba a enamorar. Let's go. Jamás no quería saber nada más, nunca más. Pero vos. Dobre miejsce na fotki tutaj. Właśnie żona odkryła, o, że tutaj jest dobrze zrobić fotki. A tutaj pani już rozkłada z krzesła. I jajko stoi na jej rewirze. Zaraz będzie afera. Pod tym względem Wietnamczycy naprawdę robią mega, mega robotę, bo wiedzą, w jaki sposób przyciągnąć turystów, przyciągnąć ludzi, w jaki sposób ich zaciekawić, żeby przyjechali do danego miasta, a nawet do kraju, tak? I te dwa mosty tutaj w tym mieście po prostu robią mega robotę, jeśli chodzi o turystykę. Ja ten most widzę w sumie teraz tam, ale zaraz go wam pokażę. W sumie teraz go wam pokażę. O, tam go widzicie, tam jest ten most ziejący ogniem. W sumie to tak, to jest most siejący ogniem, bo to smok to nie jest. Po tym przedstawieniu poszliśmy sobie pochodzić troszeczkę przy tej nadrzecznej okolicy i naprawdę, kurde, mega, mega fajne miejsce. That was amazing. Amazing? Yeah. But you were saying that it's not so amazing. No, 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 the water is so amazing, it's like snow, you know? It's like snow. Water is like snow. Actually, water is snow, just different. Yeah, but this thing is like looks like snow. You know what I'm saying? Aiko, bardzo
nie może się doczekać śniegu, tylko się zdziwi, jak go poczuje na skórze. So now I really feel what I feel that I'm outside the, I'm in Europe. What? You have a clothes like in Europe? Yes, experience. Dzisiaj mówiła, że ma płaszcz, jakby była w Europie. Póki co chyba najlepszy wieczór w Da Nang, ten dzisiejszy. Chodzimy sobie tak o, po prostu bez celu. W sumie celem jest to, żeby trochę ponagrywać jak zwykle. Fajne miejsce. Słuchajcie, ja już jestem zmęczony, wypaliły mi się tematy. Nie wiem, co mam powiedzieć. Duża łódka z kolorami. Para mí nunca más, pero el amor llega así, de esa manera, cuando uno menos se lo espera, se abrió la puerta y sin pensar, dejas entrar el amor. Ulica Da Nang, o godzinie 10 wieczorem w niedzielę, tak wyglądają. Kalina, kiedyś jak dużo siana zarobimy? Kalina, kiedyś jak dużo siana zarobimy, to zabiorę nas do takiej restauracji na jakiś obiad dobry. Wietnamska gwiazda się świeci na budynku. Cały budynek podświetlony, fajnie to wygląda. To nabrzeże tutaj jest dosyć rozwinięte mocno. No te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte, ay amor. Teraz tak zajko do nas dotarło, jaka ta rzeka jest ogromna, jaka ona jest szeroka. Po prostu ciężko by było, podejrzewam, dopłynąć na drugą stronę. Ja chciałem dłużej tam zostać, poeksplorować, bo naprawdę tam jest pięknie. Tam można sobie pochodzić, pospacerować z dziewczyną, tak samo jak w Saigonie, w tym miejscu, co byliśmy, gdzie mówiłem, że dobre na randkę. You remember? We've seen this on the vlog? Yeah. Like a lot of couples coming here and now we are couple and we are here. Awesome. To też jest idealne miejsce na randkę z dziewczyną. So as you can see, guys, we still have the view of this dragon here, the big bridge dragon. So big, oh my god, I think you cannot see the head, but let's move a little bit here. You see, it's super duper big, like so long also. And it was amazing show. Właśnie to miejsce w Da Nang przy rzece, przy którym sobie chodziliśmy. No ale niestety zima wtedy jeszcze panowała w Da Nang, czyli było jakieś 22 stopnie. Wiatr zawiewał od rzeki, no i Aiko zmarzła i musieliśmy wrócić do domu. Już ją nie interesowało to, że tu jest pięknie, to, że tu jest kurde kolorowo, to, że są ludzie i w ogóle się dzieją rzeczy. Nie, po prostu interesowała ją tylko taksówka i powrót do domu. Tak więc, tak zrobiliśmy, zobaczyliśmy TikTok i ponagrywaliśmy w sumie ona. I'm like a zebra now. Zamawiamy graba, kończymy odcinek, jedziemy do domu spać, jutro biegać po plaży i cieszyć się życiem w Wietnamie. Trzymajcie się, peace and love.